Mistrzostwa młodzieżowców to zawody przeznaczone dla zapaśników w wieku do 23 lat. To ważny etap na drodze do pierwszej reprezentacji kraju. Mamy zawodników rozstawionych w każdej kategorii wagowej. No, szkoda jedynie jest taka, że po prostu Przemek Piątek nie weźmie udziału, dlatego że akurat reprezentuje nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. W wielu klubach brakuje pieniędzy na szkolenie zawodników w kategorii młodzieżowców. Część zawodników szuka pracy, szuka innego rozwiązania, bo wiadomo, że każdy chce jakoś tam funkcjonować, żyć, a przy okazji jeszcze trenować, to jedno z drugim podejrzewam, że się nie ogarnie tego, bo wiadomo, że no, trzeba gdzieś wynająć sobie mieszkanie, coś tamkolwiek, no i każdy chciałby mieć jakieś stypendium. Lista kandydatów do miejsc na podium w drużynie olimpijczyka jest długa. Kategoria 67 kg, to będzie trzech naszych zawodników startować, także tutaj na pewno jeden z nich będzie tutaj kandydatem do złotego medalu. No, największe szanse ma chyba Mateusz Nowak, który jest takim najbardziej utytułowanym zawodnikiem tej kategorii. Następnie jest kategoria 74 kg, gdzie startuje Kański Wojtek i Albert Nowak, i też mają szanse duże na to, aby w tym finale się znaleźć. W 97 mamy tutaj Kasperka Marcela, też kandyduje o tytuł najlepszego zawodnika. No i 130 tutaj Kareciński Mateusz. Ekipa olimpijczyka Radom jest gotowa do walki o medale. Gospodarze zawodów chcą wykorzystać atut własnej hali. Koncentrujemy się tylko na regulacji wagi, łapanie takiej świeżości, szybkości. Krótki trening, intensywny. Kibice mogą spodziewać się wielu dobrych, emocjonujących walk. Są to zawodnicy już wyselekcjonowani, praktycznie ci, którzy jeszcze stawiają na zapasy, bo nie ukrywamy, że już tu po wieku juniora większość tych chłopaków odchodzi od tego sportu, zostają tylko ci najlepsi, którzy chcą jeszcze w jakiś sposób rywalizować o wyjazd na Mistrzostwa Świata, Europy. Walki rozpoczną się o godzinie 10, natomiast pojedynki finałowe zaplanowano na godzinę 14.